Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w części gospodarczej naszego programu, a dzisiaj gościem właśnie tej części programu jest Mikołaj Wild, prezes Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dzień dobry, witam serdecznie Panie Prezesie. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Panie Prezesie, Centralny Port Komunikacyjny to jest jedna ze strategicznych decyzji rządu. Przede wszystkim zapytam, na jakim etapie właśnie jest praca nad Centralnym Portem Komunikacyjnym? W skrócie można powiedzieć, że na etapie przygotowawczym, który potrwa do 2023 roku, gdy planowana jest pierwsza łopata. To dotyczy zarówno serca nowego systemu komunikacyjnego, jak również tras kolejowych składających się na nowy system transportowy Rzeczpospolitej. Czy przyzna pan prezes, że też nie jest to zbyt łatwy etap prac, bo tak jak na przykład możemy przeczytać kilka informacji właśnie pojawiających się w mediach, a przede wszystkim w tych mediach samorządowych, to jak idzie no właśnie całemu zespołowi odpowiedzialnemu za pracę nad Centralnym Portem Komunikacyjnym komunikacja z mieszkańcami, na przykład właśnie gminy, w której ma powstać ten Centralny Port Komunikacyjny, czyli w gminie Baranów? Tutaj sytuacja wygląda następująco. Z jednej strony wydaje mi się, że jest świadomość tego, że mówimy o naprawdę ważnej inwestycji z punktu widzenia Rzeczpospolitej, natomiast tak jak to bardzo często bywa, wszyscy chcemy jeździć autostradami, nikt nie chce mieć autostrady bezpośrednio koło swojej działki. I tam mamy do czynienia często z silnymi emocjami, które, stwierdzam to z przykrością, są niekiedy podsycane dla doraźnej korzyści politycznej. No ale taki już jest koloryt dużych inwestycji, nie tylko w Polsce, właściwie w każdym kraju. Panie prezesie, mówi pan tutaj o korzyściach politycznych, a politycy między innymi Polskiego Stronnictwa Ludowego też komentują sprawę i na przykład na Twitterze możemy przeczytać: mieszkańcy gmin, na terenie których ma powstać Centralny Port Komunikacyjny, nie wiedzą, co ich czeka, zwracają się do nas z pytaniami. Wszelkie nasze pisma do pana Horały pozostają bez odpowiedzi, dlatego powołaliśmy zespół parlamentarny do sprawy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wyjaśnimy nieprawidłowości. O jakich nieprawidłowościach pisze pani poseł Bożena Żelazowska z PSL-u? No, to trzeba by spytać pani poseł Bożeny Żelazowskiej. Tutaj można to z całą odpowiedzialnością powiedzieć. Właśnie to jest element tego kolorytu, który towarzyszy dużym inwestycjom. Ostatnio podczas Rady Gminy poświęconej rozporządzeniu obecnie procedowanemu zupełnie, można by powiedzieć kolokwialnie, stragarzami, pojawiło się kilku posłów opozycji, którzy w bardzo takich retorycznie rozbudowanych wypowiedziach kwestionowali potrzebę samej inwestycji, deklarowali pomoc. No cóż, można powiedzieć z przykrością, że mieszkańcy zostali potraktowani dosyć instrumentalnie. Ale panie prezesie, ta komunikacja właśnie z mieszkańcami tej gminy jest, czy jej nie ma? Bo tutaj też Komunikacja oczywiście jest. Tutaj to, co wyróżnia inwestycje Centralnego Portu Komunikacyjnego od innych inwestycji, to jest fakt, że jest prowadzona na znacznie wcześniejszym etapie. Zazwyczaj przy tego rodzaju inwestycjach, jeśli w ogóle można mówić o tego rodzaju inwestycjach docentralizowanych w Rzeczpospolitej, ale przy budowie drogi, przy inwestycjach punktowych mieszkańcy dowiadywali się na etapie postępowania środowiskowego. Tutaj oczywiście wychodzimy wcześniej. Wcześniej komunikujemy mieszkańcom. Prowadzimy niekiedy trudne rozmowy z Radą Społeczną, która istnieje właśnie po to i została powołana z naszej inicjatywy przez samych mieszkańców, aby możliwe było przekazywanie im informacji o etapie projektu. Więc jeżeli chodzi o
jeżeli chodzi o ilość informacji, która jest przekazywana do mieszkańców, to można powiedzieć, że ta inwestycja jest bardziej transparentna niż ma to miejsce zazwyczaj. Centralny port komunikacyjny to, tak jak powiedziałam na początku naszej rozmowy, jedna z najważniejszych decyzji rządu. Jakie pieniądze pochłonie właśnie ta inwestycja? Ile będzie kosztował nas centralny port komunikacyjny? Przede wszystkim, jak trafnie pani redaktor zauważyła, mówimy o inwestycji, tak więc ta część, która jest, zostanie zainwestowana w serce nowego systemu komunikacyjnego, jest inwestycją nastawioną na zysk finansowy. Innymi słowy, każda złotówka zainwestowana w centralny port komunikacyjny, w port Solidarność, przyniesie dochód przewyższający dochód na lokatach, bo sięgający 10 groszy rocznie ze złotówki. Natomiast, i tutaj mówimy, jeżeli chodzi o serce systemu, czyli port Solidarność, mówimy o kosztach, o nakładach inwestycyjnych sięgających 25 miliardów złotych. Jeżeli chodzi o rozbudowę sieci kolejowej, tutaj mówimy o inwestycjach publicznych, ponieważ na kolei w Europie się nie zarabia. Kolej istnieje jako zielony sposób podróżowania, promowany na poziomie Komisji Europejskiej, zapewniający alternatywę dla transportu drogowego i dlatego też dofinansowywany. No i tutaj mówimy o kosztach znacznie wyższych. Kosztach, które będą sięgać 100 miliardów złotych i wreszcie komponent drogowy, komponent związany z budową autostradowej obwodnicy Warszawy, drogi S10, również inwestycja sięgająca, obejmująca swoim zakresem wiele obszarów Polski. No i tutaj mówimy również o koszcie przekraczającym 20 miliardów złotych. Innymi słowy, sama inwestycja w port Solidarność, to z czym jesteśmy najbardziej kojarzeni, sama inwestycja w nowe lotnisko i w nowy węzeł kolejowy stanowi znaczącą mniejszość wśród wydatków skierowanych na rozbudowę systemu komunikacyjnego. Ten węzeł między Warszawą właśnie a Łodzią, ten port komunikacyjny, ogromna inwestycja. Dlaczego to właśnie Korea będzie tę inwestycję realizowała? W skrócie można powiedzieć, dlatego że okazali się najlepsi w postępowaniu przetargowym, które toczyło się w zeszłym roku. Ich oferta wygrała. Jednocześnie od samego początku zarówno strona polska, jak i strona koreańska traktowała tą kontrakt, który nas wiąże z lotniskiem Incheon, jako pewne otwarcie do rozmów o znacznie szerszej, długoterminowej współpracy. Te, innymi słowy, z przejścia z doradzania ku partnerstwu, z wzięcia na siebie odpowiedzialności za ten projekt również w wymiarze częściowo finansowym. No i oczywiście tutaj jeszcze dzieli nas wiele kroków do ostatecznych decyzji w tym zakresie, więc też nie chciałbym, żeby moja wypowiedź brzmiała jako, że już jest całkowicie wszystko postanowione i dograne. Natomiast mogę powiedzieć tak, początki są bardzo obiecujące, zarówno strona koreańska, jak i strona polska znakomicie rozumie cele i w znacznym stopniu je podziela. 45 milionów pasażerów rocznie, tylu pasażerów zapowiadacie państwo, że będziecie w stanie w pierwszym etapie obsługiwać. No, miejmy nadzieję, że wszyscy przewalczymy tę pandemię, że ta pandemia nie będzie stawać też na drodze nam w podróżowaniu. Natomiast muszę teraz zapytać pana prezesa na koniec naszego spotkania, czy właśnie pandemia, czy ona spowalnia pracę nad centralnym portem komunikacyjnym?
Znaczy są oczywiście pewien wpływ, który dotyczy wszystkich dziedzin gospodarki, tak, który wiąże się z pracą zdalną. Natomiast jeżeli chodzi o parametry, jeżeli chodzi o proces przygotowań, to nie można dostrzec takiego spowolnienia. Oczywiście przęgnęliśmy w system przygotowania, w sposób przygotowywania inwestycji pewne bezpieczniki, na przykład będziemy raz, że aktualizujemy już, będziemy aktualizować teraz prognozy ruchu lotniczego. Tak też z jednym z obowiązków tak zwanego masterplanera będzie zapewnienie, że w momencie składania projektu projekt będzie dostosowany do aktualnych prognoz, czyli innymi słowy do tego, co będziemy wiedzieli za rok o ruchu lotniczym w dacie otwarcia pierwszego etapu CPK. Bardzo dziękuję panu prezesowi za spotkanie, za rozmowę. Mikołaj Wild, prezes Centralnego Portu Komunikacyjnego, był państwa i moim gościem. A ja państwu bardzo dziękuję za wspólny poranek. Mam nadzieję, że to był dobry poranek. Ja wiem, że w niektórych regionach Polski za oknem możemy zobaczyć śnieg, ale pamiętajmy, w marcu jak w garncu, już za chwilę pierwszy dzień wiosny i mam nadzieję, że od tego dnia, od tego czasu będzie już zdecydowanie cieplej. Do zobaczenia. Trzymam mocno kciuki za państwa udany dzień. Do zobaczenia.